Męczy Cię refluks, zgaga, odbijanie, przewlekły kaszel, a może boisz się najgorszych objawów refluksu? Ja nazywam się Kasia Woźniak, jestem dietetykiem klinicznym i dzisiaj powiem Ci, jak jeść, żeby znów żyć normalnie. Jeśli oglądasz ten film, to prawdopodobnie wiesz, czym jest refluks, albo chociaż jakie są jego objawy. Ale czy wiesz, czym dokładnie jest refluks żołądka, albo jaka jest jego przyczyna? Zacznijmy od podstaw. Refluks żołądkowo-przełykowy to przypadłość, w której dochodzi do zarzucania treści żołądkowej z żołądka do przełyku z powodu niewydolności dolnego zwieracza przełyku. Przełyk to długi przewód prowadzący z gardła do żołądka, zakończony zwieraczem. Jeśli zwieracz nie domyka się, to nie spełnia swojej podstawowej funkcji, jaką jest właśnie blokowanie treści żołądkowej przed powrotem do przełyku. Choroba refluksowa może dotyczyć także innych części przewodu pokarmowego, ale zawsze będzie oznaczać to samo – cofanie się treści pokarmowej. Zasadniczo wyróżniamy refluks gardłowo-krtaniowy, gdy treść pokarmowa cofa się aż do gardła, a czasem też do jamy ustnej. Refluks żołądkowo-przełykowy, gdy treść pokarmowa cofa się z żołądka do przełyku. Refluks iltowo-żołądkowy, gdy treść pokarmowa cofa się z jelita cienkiego do żołądka. Dlaczego cofanie się treści pokarmowej jest tak niepożądanym zjawiskiem? Po pierwsze, jest to bardzo nieprzyjemne, ale może także prowadzić do silnego podrażnienia przewodu pokarmowego przez enzymy trawienne, które nie powinny się tam znajdować. Jakie są przyczyny refluksu? Jak już wiesz, choroba refluksowa wynika z nieprawidłowego funkcjonowania dolnego zwieracza przełyku. Co powoduje takie nieprawidłowości? Do przyczyn refluksu zaliczamy zaburzenia opróżniania żołądka, zaburzenia funkcjonowania dolnego zwieracza przełyku czy ciąży. Dodatkowo do wystąpienia refluksu mogło się ponadto przyczyniać cukrzyca, twardzina układowa, przepuklina rozwoju przełykowego, niektóre leki, m.in. morfina, estrogeny, leki stosowane w psychiatrii, leczeniu astmy czy w kardiologii, nieprawidłowa dieta, palenie papierosów, stres, siedzący tryb życia, otyłość, intensywny wysiłek fizyczny. Jak już powiedziałam, objawy refluksu mogą być bardzo uciążliwe, ale także bardzo różne. Od lekkich, powodujących dyskomfort i zgagę, po silne, uniemożliwiające normalne funkcjonowanie. Najczęstsze objawy refluksu to zgaga, czyli pieczenie w okolicach przełyku i mostka. Musisz pamiętać, że zgaga nie zawsze jest tym samym, co atak refluksu. Jednak zdecydowanie należy do objawów tej choroby. Odbijanie, nudności lub wymioty, kwaśny smak w ustach, trudność w połykaniu, klinotok, chrypka i kaszel, ból w nadbrzuszu. Są to objawy znacznie pogarszające komfort życia, ale bardziej niebezpieczne są te niewidoczne gołym okiem. Zmierzenie przełyku, zaburzenia połykania, nadżerki, a nawet krwawienie z przełyku. W skrajnych przypadkach nieleczone objawy mogą prowadzić nawet do raka przełyku. Czy refluks da się wyleczyć? Żeby zabrać się za leczenie refluksu, najpierw trzeba go zdiagnozować. A niestety nie jest to takie proste. Wiele osób może doświadczać objawów charakterystycznych dla refluksu, nawet mimo braku występowania choroby refluksowej. Diagnostyka refluksu bywa trudna, a objawy są długo ignorowane, zanim zdecydujemy się na leczenie. W celu diagnostyki choroby refluksowej koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Leczenie refluksu opiera się na farmakoterapii, zmianie stylu życia, a w niektórych przypadkach dodatkowo na leczeniu operacyjnym. Leki na refluks działają poprzez hamowanie wydzielania soku żołądkowego, a najpopularniejszą grupą tego rodzaju leków są obecnie tzw. inhibitory pompy protonowej, np. omeprazol, pantoprazol. Co jednak Ty możesz zrobić, jeśli zmagasz się z refluksem? Jak powinna wyglądać dieta przy refluksie? Jakie czynności dnia codziennego będą nasilać objawy? Możesz sobie wyobrazić, że żołądek jest miękkim naczyniem, w którym znajduje się płyn i kawałki jedzenia. Jeśli jego górny otwór nie zamyka się do końca, treść jedzenia będzie się wylewać, zwłaszcza jeśli go odwrócisz, przepełnisz, przychylisz lub ściśniesz. Zatem sytuacje, w których refluks może się nasilić, to m.in. Po pierwsze, pozycja leżąca. U niektórych osób refluks nasila się podczas snu, przez to, że długo pozostają w pozycji leżącej. W takim wypadku warto spać w pozycji półsiedzącej, niecałkowicie na płasko, podkładając pod plecy i głowę kilka poduszek. Po drugie, pochylanie się. Odwracamy wtedy nasz przewód pokarmowy do góry nogami i treść żołądka może wylać się do przełyku. Po trzecie, podczas parcia. Kiedy przemy, nasza przepona wędruje w dół, kładąc nacisk na leżące pod nią narządy, w tym także żołądek. Ściśnięcie żołądka może doprowadzić do wylania się treści do przełyku, nawet jeśli nie zjedliśmy za wiele. Po czwarte, aktywność fizyczna. Łączy w sobie opisane wyżej przyczyny. Więc mimo, że aktywność fizyczna jest korzystna dla osób z refluksem, to kłopotliwe mogą okazać się wszelkie ćwiczenia wykonywane w pozycji leżącej, wymagające intensywnego skakania, odwracania się do góry nogami, schylania czy praca na dużych ciężarach, mogą wywołać objawy. Przykładem może być joga, w której niektóre pozycje są odwrócone. Tutaj warto przede wszystkim dopasować aktywność fizyczną do siebie i swoich możliwości. Nie rezygnuj z aktywności w obawie przed refluksem. W dłuższej perspektywie aktywność może wręcz przyczynić się do zmniejszenia objawów. Po piąte, duże objętościowe i tłuste posiłki. Duża objętość posiłków zwiększa wrażliwość na wszystkie opisane powyżej sytuacje, a dodatkowo tłuste potrawy długo zalegają w żołądku, co dodatkowo zwiększa ryzyko cofania się treści pokarmowej. Dlatego przy refluksie nie jest polecany post przerywany. Po szóste, otyłość. Nadmiar tkanki tłuszczowej nasila nacisk na żołądek, co zwiększa zarówno ryzyko występowania samego refluksu, jak i pojedynczego epizodu bólowego. Jeśli więc jesteś w grupie osób zagrożonych refluksem lub zmagasz się ze zgagą, kontroluj masę ciała w ramach profilaktyki refluksu. Po siódme, palenie tytoniu. Zmniejsza ciśnienie dolnego zwieracza przełyku oraz upośledza perystaltykę przełyku. Dodatkowo w trakcie kaszlu częstego osób palących występuje wzrost ciśnienia w jamie brzusznej i pojawia się nacisk na żołądek. Jak więc powinna wyglądać dieta w refluksie? Jest to kwestia bardzo indywidualna. Owszem, stworzono ogólne wytyczne, ale mają być one raczej wskazówką, które produkty sprawdzić w pierwszej kolejności. Nie oznacza to, że każdy zmagający się z refluksem powinien wszystkie te produkty wykluczyć. Sprawdź po prostu, czy u Ciebie te produkty wywołują pogorszenie
pogorszenie objawów. Kawa i mocna herbata rozluźniają dolny zwieracz przełyku poprzez obniżenie ciśnienia w jego obrębie. Kofeina pobudza też wydzielanie soku żołądkowego. Zazwyczaj lepiej tolerowana jest kawa z mlekiem. Soki z owoców cytrusowych i pomidorów mogą podrażniać błonę śluzową przełyku. Czekolada i wyroby czekoladowe rozluźniają dolny zwieracz przełyku poprzez obniżenie ciśnienia w jego obrębie. Tłuszcze i tłuste potrawy. Lepiej tolerowane są tłuszcze dodane na zimno niż do smażenia. Ostre i kwaśne przyprawy podrażniają błonę śluzową przełyku. Rośliny cebulowe, np. cebula, czosnek, por, szczypiorek, wywołują tzw. spontaniczne, przejściowe relaksacje dolnego zwieracza przełyku. Napoje gazowane, w tym także woda gazowana, zwiększają objętość treści żołądkowej. Alkohol podrażnia błonę śluzową przełyku, pobudza wydzielanie soku żołądkowego, rozluźnia dolny zwieracz przełyku. Mocne wywary z kości i mięsa lub grzybów pobudzają wydzielanie soku żołądkowego. Mięta rozluźnia dolny zwieracz przełyku poprzez obniżanie ciśnienia w jego obrębie. Karczochy, paragi wywołują tzw. spontaniczne, przejściowe relaksacje dolnego zwieracza przełyku. Przy zaostrzeniu choroby refluksowej warto też ograniczyć produkty bogate w błonnik, czyli np. pieczywo pełnoziarniste, kasze gruboziarniste, takie jak gryczana, bulgur, pęczak, makaron pełnoziarnisty oraz surowe warzywa i owoce. Te produkty są jednak ogólnie zdrowe i kiedy tylko zaostrzenie minie, warto stopniowo wprowadzać je z powrotem do swojej diety. Mam dla Ciebie ciekawostkę. Szklanka mleka lub wody bogatej w wapń może zmniejszyć objawy refluksu, dlatego też warto łączyć mleko z kawą, herbatą czy owocami, np. w deserach na bazie jogurtu. A jakie owoce przy refluksie nie będą Ci szkodzić? Większość osób dobrze toleruje banany, maliny, truskawki, arbuza, morele, brzoskwinie, jagody, winogrona, a także pieczone jabłka. I na koniec, co pić przy refluksie? Do dozwolonych napojów należą także wary ziołowe, poza miętą, herbaty z dozwolonych owoców, np. herbata malinowa, kawa zbożowa, słaba kawa i herbata, a także rozcieńczone soki owocowe, poza sokami cytrusowymi i z pomidor. Przy chorobie refluksowej warto wprowadzić kilka zmian w stylu życia i higienie jedzenia. Są to małe modyfikacje, które mogą przynieść ogromne korzyści w dłuższej perspektywie. Staraj się jeść posiłki regularnie. Ze względu na gorszą tolerancję większych objętości, warto zaplanować więcej mniejszych objętościowo posiłków, np. 4-6 w ciągu dnia. Wybieraj wody średnio zmineralizowane z wyższą zawartością wapnia. Jeśli wybierasz wodę wysoko zmineralizowaną, przelej ją do otwartego dzbanka i poczekaj, aż gaz się ulotni. Unikaj jedzeń bardzo gorących, aby nie podrażniać przełyku. Upewnij się, że jedzenie lub picie ma odpowiednią temperaturę, zanim je spożyjesz. Spożywaj małe kawałki jedzenia. Żucie wzmaga wydzielanie soków żołądkowych, które mają kwaśny odczyn, dlatego żucie gumy także nie jest wskazane, zwłaszcza żucie gumy miętowej. Ostatni posiłek spożywaj na 3-4 godziny przed snem, aby uniknąć objawów refluksu w nocy. A jeśli potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu jadłospisu, skorzystaj z pomocy naszych dietetyków online.